Cześć, witam Was w takim trochę spontanicznym vlogu, bo ogólnie zobaczcie, tak jestem nieogarnięta, dlatego że będę się pakować na wyjazd, bo lecimy do Polski. To nie mówiłam Wam, bo w ogóle nie nagrywałam vlogów chyba w tamtym tygodniu wcale, tylko vlog przed pracą. I mamy dzisiaj wtorek, chciałam powiedzieć poniedziałek. Mamy dzisiaj wtorek i od soboty są u nas rodzice Tomka, więc to był taki czas rodzinny bardziej, dlatego też nie nagrywałam vlogów, bo chcieliśmy po prostu spędzić sobie ten czas tak bardziej rodzinnie i wiecie, nie wyciągając kamery co chwilę, dlatego nie nagrywałam, ale teraz mam trochę czasu dla siebie, dlatego że to jest ostatni dzień, kiedy rodzice Tomka są, ale lecimy razem z nimi jutro do Polski i Tomek zabrał ich jeszcze dzisiaj do takiej innej rodziny, która tutaj jest też w Londynie, a ja muszę się spakować i postanowiłam, że pokażę Wam, jak będę się pakowała, może po prostu sobie do Was pogadam, bo stęskniłam się za vlogami, nawet za takimi gadanymi, więc postawię sobie tu zaraz kamerę, jak będę się pakować i trochę do Was pogadam, trochę Wam pokażę, jak się pakuję, co sobie przygotowuję, bo lecimy na 2 tygodnie, więc pokażę Wam tylko, bo byliśmy dzisiaj w Primarku na Tottenham i kupiłam sobie tylko dwie rzeczy, jakoś tak nie miałam, wiecie co, czasami tyle rzeczy fajnych znajduję, a jak chcę sobie coś kupić już naprawdę, nie zwracajcie uwagi, jak tam jest trochę bałagan, ale mam już trochę rzeczy powyciąganych i jak chcę sobie coś kupić, i dzisiaj myślałam, że sobie trochę rzeczy kupię, dlatego że no wiecie, że schudłam i jest sporo rzeczy moich, sporo ubrań na mnie za dużych, a w Londynie od kilku dni mamy typową jesień, po prostu pogoda jest tragiczna, jest naprawdę chłodno i ja już się ubieram trochę tak jesiennie i myślałam, że sobie coś kupię, ale było jakoś tak, no niezbyt dużo rzeczy mi się podobało, więc kupiłam sobie tylko sweterek i botki i mam zamiar je zabrać też do Polski, bo z tego co patrzyłam, to w Polsce pogoda lepsza nie będzie, więc no będę musiała trochę tak się przygotować na różne możliwości, ale głównie na taką trochę jesienną pogodę. Zobaczcie, tak wyglądają te botki. Bardzo mi się spodobały, ogólnie na samym dole, tam na parterze, jak byliśmy, bo ten Primark ma kilka pięter i na parterze, byliśmy na Tottenham, tak w ogóle nie wiem, czy powiedziałam, i na parterze były bardzo podobne, też czarne, z takiego jakby zamszu, tyle że w takie wyszywane kwiatki, bardzo mi się podobały, ale niestety nie było rozmiaru, liczyłam na to, że będzie tam na piętrze, gdzie są wszystkie buty, ale też nie było, ale były takie w gwiazdki i bardzo mi się spodobały, chciałam coś takiego z małym obcasem i te bardzo mi się spodobały w takie gwiazdki, one są też wyszywane, więc stwierdziłam, że fajne, bo mam takie jedne gładkie czarne botki na takim grubszym obcasie niskim, a te będą fajne, takie coś innego, one kosztowały 14 funtów, jakby ktoś był zainteresowany, ja mam w rozmiarze 36. Mówiłam, że kupiłam dwie rzeczy, botki i sweterek, ale kupiłam sobie jeszcze tak za 1 funt takie opakowania, jakby opakowanie, no takie pojemniki na kosmetyki, wiecie, jak przewozimy to i już od razu one są w takiej torebce, którą mogę zabrać do samolotu, bo wydaje mi się, że mogę potrzebować coś sobie przelać dzisiaj, żebym na jutro na lot miała i kupiłam takie skarpetki, tak pokazuję Wam skarpetki, dlatego że one są naprawdę mega przydatne, bo one są takie bardzo cieniutkie i tutaj są bezszwowe, ja je lubię zakładać do jakichś balerinek, do jakichś odkrytych butów, naprawdę są bardzo wygodne i dzięki nim też buty Was nie obcierają. I sweterek, on wygląda na jakiś trochę zżółknięty tutaj, tak jak Wam pokazuję, ale ciężko mi jest go pokazać, może jak się któregoś nie ubiorę w Polsce, to będzie widać, to jest tył ogólnie i on z tyłu ma taki tutaj zakładany dekolt, on jest taki biały, tyle że wygląda właśnie taki lekko zżółknięty w tym świetle, ale jest właśnie taki biały, no może lekko taki écrit i ma taki fajny tutaj zakładany dekolt, ale na plecach jest ten dekolt, no i tutaj przy rękawkach ma takie ściągacze, taki prosty bardzo, ale spodobały mi się te plece, a z przodu jest taki zwyczajny wserek. Dobra, trochę mnie widać, mam nadzieję, że nie będzie za nisko ten aparat, ale ogólnie muszę sobie wybrać, stwierdziłam, że zrobię sobie takie outfity trochę na wyjazd, i będę pakować się outfitami, chociaż 2 tygodnie to jest mnóstwo czasu, więc muszę wybrać coś takiego, co będzie mi pasowało do wielu rzeczy. Będziecie się ze mną razem pakować. Mam kilka opcji w głowie i w ogóle miałam Wam powiedzieć, że jedziemy na wesele, więc też mam 3 opcje, w co się ubiorę jeszcze nie wiem i na pewno będę nagrywać dla Was film, jak się szykuję na to wesele, wiecie, makijaż, włosy i outfit, więc jeśli jesteście zainteresowani, to taki film będzie. Wiem, że jesteście, bo wiele osób mnie prosiło, bo zobaczcie, pokazywałam Wam na Instastory te spodnie piękne, które sobie kupiłam. One są z Berszkiego, ktoś był zainteresowany, są przepiękne, takie rozszerzane, tyle że one są troszkę na mnie przydługie, więc wezmę sobie je i w Polsce mam maszynę do szycia, więc w Polsce sobie je trochę skrócę, dosłownie minimalnie. O, na pewno zabieram ze sobą. Także ten film dzisiejszy to będzie taki mały update, spakuję swoje tutaj rzeczy na wesele, jeszcze wam tak bardzo nie pokazuję, schowam, bo w filmie zobaczycie, jak będę się szykowała, to zobaczycie właśnie, że mnie zapomniałam. Chyba najpierw spakuję te rzeczy, które być może założę na wesele. Mam tutaj 3 opcje. W ogóle 2 rzeczy to są pożyczone od mojej Ani, a jedną sukienkę sobie kupiłam, ale właśnie nie jestem jeszcze pewna, którą z tych rzeczy założę. Mamy wesele i poprawiny, więc mogę założyć 2 z 3 kreacji, które mam przygotowane, jeszcze nie wiem. Buty mam w Polsce, szpilki, które będę zakładać, tak jak mówię, nie mam tutaj, dlatego że tu jest mi mega niewygodnie chodzić, zwłaszcza że w Londynie, wiecie, za dużo się tak nie chodzi. Zapisywałam sobie dzisiaj, coś mi przychodziło do głowy, jakieś outfity i zapisywałam sobie w telefonie. Długie spodnie mam takie, też sobie dopiero co teraz kupiłam. Wiem, że tak nie widzicie mój głos, mam nadzieję, że nikt nie będzie narzekał, że trochę mnie tam obcina. Kupiłam sobie też te, takie mam jeans, też wam się bardzo podobały i ogólnie one są w rozmiarze 34, ale oczywiście tutaj na dole z takimi perełkami kolorowymi, ale są trochę tutaj za duże w pasie na mnie, więc też sobie przyłapię. Ja je nosiłam i tak, ale trochę aż tutaj za bardzo mi zjeżdżają, wiecie o co chodzi, one powinny być z wyższym stanem, więc minimalnie sobie tutaj złapię w pasie też, jak będę w Polsce. Chcę zabrać też tą sukienkę, ja ją wam pokazywałam w holu i dużo z was pisało, że wygląda ładnie, a większość nawet z was pisała, że trochę jest za luźna i średnio wygląda na mnie, więc wezmę ją ze sobą. Wydaje mi się, że ona też tak wygląda trochę ciężarnie, ciążowo, dlatego że jest bardzo długa i jak na taką luźną sukienkę ona powinna być taka, wiecie, na pół uda. I zobaczę, skrócę ją sobie tak do pół uda, jak będę, i zobaczę, jak będzie wyglądała w takim bardziej jesiennym outfitie z kurtką z ekoskórki i na przykład z jakimiś botkami. No zobaczę, taki mam pomysł na nią i zobaczę, jak będzie wyglądała, a jeśli nie, to po prostu skrócę ją sobie na taką chyba bluzkę, więc no nie wiem, zastanowię się, bo bardzo podoba mi się ten tył, naprawdę jest efektowny, a ja lubię takie bluzki, wiecie, baby doll, takie trochę luźniejsze, do czarnych rurek, do jakichś kozaczków, a do jakichś butów na obcasie będą fajnie wyglądały, więc tą sukienkę sobie też zabiorę. Okej, pokażę wam mniej więcej, co przygotowałam, chociaż przyznaję wam, że to są praktycznie wszystkie ubrania, które noszę, dlatego że wszystko jest na mnie za duże i nie przesadzam, naprawdę po prostu wszystko na mnie wisi, więc chyba po powrocie szykują mi się jakieś zakupy i w końcu, jak wrócę, to będę miała trochę czasu, żeby zrobić tą wyprzedaż szafy i wysłać to do Polski. Miałam to zrobić, szczerze mówiąc, przed wyjazdem i wysłać to do Polski i po prostu porobić zdjęcia w Polsce i wtedy to sprzedać by było łatwiej, jakbym była w Polsce, ale naprawdę nie miałam kiedy, tak jak mówię. Pokażę wam mniej więcej, jak sobie szykuję ubrania na wyjazd. W każdym razie tak, tutaj mam 2 pary takich zwyczajnych, powiedzmy, spodni, czyli niebieskie dżinsy i czarne dżinsy. I tutaj mam przygotowane, do nich będzie pasowała i ta koszula, czyli taka beżowa, jak to się mówi, satynowa koszula, którą ostatnio noszę cały czas. Ona jest naprawdę przepiękna, bardzo ją lubię. I taka klasyczna, biała w granatowe kropki. Ostatnio bardzo w ogóle polubiłam koszule i często w nich chodzę, więc no naprawdę świetnie się w takiej koszuli czuję, więc ona będzie pasowała i do jednych, i do drugich tych jeansów. Tutaj wziąłam sobie golfik taki zwykły z Primarku, taki też nude, i mam takie body, które do tych czarnych spodni będę mogła sobie zakładać, jakby był troszeczkę cieplejszy dzień. Ona jest na długi rękaw, ale jest takie odkryte bez ramion, więc do tych właśnie czarnych spodni bym mogła sobie je nosić. I tak, tutaj mam te 3 kreacje, możecie rzucić okiem, nie wiem jeszcze, którą założę na wesele. Tą sukienkę, którą wam wcześniej pokazywałam, tutaj mam te spodnie takie z Zary w takie jakby no nie wiem, kropki, to wygląda, jakby takie były pochlapane farbą i one mają na dole te nogawki tak fajnie poszarpane, o, w ten sposób, i do nich bardzo ładnie wyglądał ten sweterek, który sobie dzisiaj kupiłam w Primarku. Ja tutaj mam te spodnie w pasy, w których jestem zakochana, i do nich będzie pasować, tu mam takie body, to jest takie body też tutaj bez ramion i ona ma tylko takie cienkie paseczki, jest na długi rękaw, ona jest z ASOS, też sobie dopiero co kupiłam, takie zapinane, i właśnie ono bardzo fajnie wygląda do tych spodni w pasy, ale do tych spodni będzie pasować też, tak jak mówię, koszulka zwykła biała. Tutaj mam takie basicowe koszulki na ramionczka też, więc no dużo rzeczy po prostu takich prostych do nich pasuje. Myślę też nad sweterkiem, ale fajnie będzie też wyglądała ta bluzka do tych spodni, to jest ta taka bardzo krótka tutaj z takimi falowaniami bluzka, ale głównie ją wziąłam z zamysłem, żeby ją zakładać z tą spódniczką, którą Wam pokazywałam w holu. No i rajstopy oczywiście do tego będą potrzebne, bo podejrzewam, że będzie za zimno, żeby z gołymi nogami chodzić. Tutaj mam koszulkę zwykłą, na krótki rękaw, taką basicową białą z HM i koszulkę z By Design. Mój ulubiony pasek z klamrą. Dalej mam tutaj te właśnie mom jeans i do nich super będzie wyglądać to body. Ja sobie wymyśliłam, żeby nosić ten zestaw z klapeczkami takimi. Mam takie sezonowe klapki z Primarku, ale podejrzewam, że może być za zimno, więc też fajnie konwersy po prostu będą wyglądały. Zobaczę, jeszcze na pewno konwersy zabieram. Jeśli chodzi o buty, to jeszcze się muszę konkretnie zastanowić. Tutaj mam bluzkę taką z siatki. Ona jest też z By Design, no i pod spodem mam przygotowaną zwykłą białą koszulkę na ramionczko, żeby nosić pod tą bluzkę. No i te basicowe, które Wam pokazałam. Słuchajcie, chciałam Wam też z takich spraw organizacyjnych pokazać. Przyszła mi ogólnie paczka dosyć spora z Makeup Geek i uporządkowałam sobie wczoraj tutaj wszystkie cienie, które mam od nich w dwie palety Z-Palet i to jest jedna z Inglota, taka magnetyczna. No i wczoraj zastanawiałam się właśnie, czy nie zabrać ich do Polski i nie nagrać filmu, bo będę miała 2 tygodnie, często Tomek coś tam tacie pomaga przy domu, więc ja mam trochę czasu, żeby ponagrywać, jak jesteśmy w Polsce zazwyczaj. I no zastanawiam się, czy nie nagrać filmu z tymi cieniami, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że mam zabierać aż tyle tego wszystkiego, to no zobaczę, ile będziemy miejsca mieli i ile tam w bagaż wejdzie, bo bierzemy bagaż podręczny, ale też ten duży bagaż, więc przyszło mi trochę cieni. Nie przyszło mi one wszystkie, przyszło mi chyba z 20 czy 25 cieni, ale część z nich już miałam i po prostu sobie przeorganizowałam, że tutaj mam głównie te zwykłe cienie, w większości matowe i kilka takich lekko błyszczących, ale takie wiecie, te podstawowe cienie, a tutaj w tej palecie mam cienie foliowe i ten ostatni rządek oprócz tego jednego to jest też foliowy, a te to są duochromy nowe, których wcześniej nie miałam, więc na pewno jeszcze, jeśli nie w Polsce, to jak wrócę z Polski, to na pewno będą filmy z ich użyciem, chociaż bardzo bym chciała nagrać to w Polsce i tutaj jak widzicie 2 cienie mi się nie zmieściły, więc schowałam je do tej palety z różami i z tymi produktami do konturowania, które też dostałam, te wszystkie produkty tutaj dostałam, oprócz tego cienia, ten też jest nowy. No i pokażę Wam jeszcze coś, co już na pewno zabieram. Znaczy tak, podzieliłam sobie, paletą sobie podzieliłam. Tutaj mam jeszcze kilka rzeczy, które dostałam też z Makeup Geek. Tak, te małe to są pomadki Plush Mat, czyli matowe pomadki, te malutkie. Te się nazywają chyba, nie pamiętam, gdzieś Wam napiszę, ale one są matowe i też jeszcze jedną mam w torebce, bo też się już malowałam nią. I ta to jest też plush, tyle że to jest plush cream. Dostałam też te pigmenty, tyle że właśnie ja je pozakręcałam dobrze, ale one nawet jak są, to jest ten, który się rozsypał, one się bardzo po prostu sypią, nawet jak są zakręcone, jakoś tak się nie dokręcają, wiecie co, więc muszą być na stojąco. No i jeśli chodzi o Makeup Geek, to jeszcze mam tutaj 3 takie rozświetlacze, bardzo ładne właśnie od nich i zobaczcie, jakie mają ładne te opakowania, przepiękne. I mam tutaj też bronzer, to jest bronzer, to nie jest to konturowanie, to jest brązer cieplutki, ale tu się to trochę inaczej wyglądało przez internet. Wyglądał on na dużo jaśniejszy, ale jest naprawdę mega ciemny, więc nie wiem. Będę na pewno używać sobie samoopalacza przed weselem, więc może później będę trochę bardziej opalona. Właśnie muszę pamiętać, żeby go spakować. I dalej to, co na pewno zabieram do Polski właśnie, żeby nagrać film, to są produkty nowości jesienne, właściwie z Wibo. Jestem mega podekscytowana. Zobaczcie, mamy tutaj paletę wzorowaną, no nie ukrywajmy się, na palecie Modern Renaissance z Anastasia Beverly Hills i ta paleta nazywa się po prostu Modern. I mamy tutaj 15 cieni właśnie wzorowanych na tych z palety. One są chyba, prawie wszystkie są matowe. Ten jest tak minimalnie z drobinkami i te są tak minimalnie, ale te drobinki są bardzo delikatne, ale na razie nie testowałam, nawet nie dotykamy ich, żeby, wiecie, zrobić taki test, pierwsze wrażenie, więc to jest jedna rzecz. Będzie film taki łączony właśnie z tymi produktami. Tutaj mam dalej 3 konturówki Million Dollar Mat Liner, ale też nie pokazuję na razie odcień, nawet ich nie otwieram, bo wiecie, chcę po prostu pierwsze wrażenie zrobić. I tutaj mam pomadki dalej. Te 3 to są pomadki matowe w płynie. Zobaczymy, jak one się będą sprawdzać, a to jest błyszczyk. Kolejny produkt to jest coś, co już kiedyś używałam i bardzo lubiłam. Korektor rozświetlający pod oczy Deluxe Brightener. Dalej mam pomadki 3 Metal Lipstick, czyli powinny być one chyba metaliczne, ale też ich na razie nawet nie otwierałam, pokazuję wam, tak wiecie, taką małą zapowiedź robię, będziemy je sobie testować również w tym filmie. Kochana, mamy już kolejny dzień, wyglądam po prostu ekstra, dlatego że tu, nie wiem czy widzicie, ale taka linia mi się zrobiła, bo robiłam sobie peelingi. Nie wiem dlaczego zawsze jak robię sobie peelingi i maseczki, mówię do Tomka, dlatego tu się patrzę, to robi mi się tutaj taka linia czerwona. W każdym razie wczoraj nie dopakowałam się do końca, bo Tomek wrócił dosyć późno, już mi nie przyniósł walizki, więc wszystko leży złożone na podłodze. Muszę dopakować jeszcze kilka rzeczy i spakować wszystkie kosmetyki i buty i kurtki, więc właściwie to przygotowałam sobie tylko takie podstawowe ciuchy, ale jeśli chodzi o kosmetyki, to pokażę wam któregoś dnia po prostu we vlogu taką podróżną kosmetyczkę, bo dzisiaj nie będę wam tego wszystkiego dokładnie pokazywała. A na śniadanko będą placuszki z bananka i truskawkę. Maci tam krzyczy. Tutaj już mi się smażą reszta, ale dużo wyszło. Chyba jeszcze nigdy nie robiłam takiej porcji. Ok, słuchajcie, czas na pakowanie. Walizka otwarta. Tutaj mam ubrania, to jest jeszcze nie wszystko nawet co zabieram. Znaczy z ubrań zabieram to, zobaczymy jak to wyjdzie, bo mamy w sumie dużą bardzo walizkę, więc stwierdziłam, że mogę wziąć sobie więcej. I kosmetyki powtykam gdzieś tam pomiędzy ubrania, po prostu w co się włożę i tam, wiecie, między ubrania po wkład. I muszę się pomalować i dopiero będę mogła spakować tutaj te kosmetyki, ale już Tomek chciał, żebym ubrania spakowała, dlatego żeby on wiedział ile ma miejsca. Bo to tak u nas zawsze działa, że najpierw ja się pakuję i sprawdzamy ile zostaje miejsca i wtedy Tomek się dopakowuje. Nie wiem jak wy, ale ja zwijam ubrania w takie rulony, bo one wtedy mi się lepiej mieszczą i tak bardzo się nie gniotą. Ale się cieszę, że zobaczę dzisiaj moją Kandusię, po prostu to jest moje największe szczęście chyba z wyjazdu do Polski. Wreszcie zdecydowałam się jeszcze wziąć sobie bluzę taką zwykłą, wiecie, no w razie jakby było zimne, nie wiem, po prostu chciała się tak czuć cozy, nie stoić się, tylko wiecie, tak milutko i ciepło. To wziąłam sobie taką zwykłą bluzę i w sumie już tutaj się zmieściły wszystkie moje rzeczy. Plus mam takie, wiecie, no kosmetyki do spakowania, no jakaś tam szczotka do włosów, odżywka. Tutaj spakowałam sobie szampon, odżywkę w te, no w te buteleczki z Primarka, szampon, odżywkę i płyn micelarny. Na pewno muszę zabrać, wiem, że ona jest ogromna, ale muszę zabrać tą odżywkę. Chyba że kupię sobie może zapas w Polsce, ale wolę w razie czego zabrać, żebym, wiecie, nie miała problemu później też z czesaniem włosów. Okej, póki co tutaj się zmieściłam w tej połówce z moimi rzeczami. No i tam 2 tygodnie to wydaje mi się, że nie nabrałam jakoś nie wiadomo ile rzeczy. Słuchajcie, jedziemy już na lotnisko, jesteśmy w autokarze, ale my mieliśmy małe problemy z kupnem biletu, więc jedziemy na czarno, powiedzmy, jedziemy za darmo. Mam myślałam, że całkowicie za darmo, ale nie, tutaj kierowca zapomniał maszyny do sprzedaży biletów, a nie kupiliśmy sobie wcześniej, bo no, po prostu nie pomyśleliśmy, bo zawsze można było kierowcę kupować, więc może nam się uda przemknąć za darmo. Nie no, śmieję się, na lotnisku będziemy musieli zapłacić. Vlog jest tak po prostu zamieszany, wszystko, trochę pakowania, trochę jakiegoś miszmaszu, trochę tutaj podróży, więc mam nadzieję, że nie przeszkadza wam to, co? Nie, z wczoraj, z dzisiaj. My już w samolocie, w ogóle się do was nie odzywam całą dobę, ale wiecie jak to jest podczas transportu. Także na pewno odezwę się w domu i nagramy jak zobaczycie z Kandusią moją, bo już nie mogę doczekać. Kandusiu. Leci Kandusia, a my też jesteśmy. Kandusia, Kandula, a my? Jakże w sprzyjających warunkach i w sprzyjającym bardzo świetle. Chciałam zakończyć już tylko tego vloga po dniu pełnym wrażeń, także na pewno w ciągu najbliższych dni te vlogi będą trochę może bardziej takie ciekawsze, trochę do was pogadam i tak jak mówiłam, pogadam też trochę na ciekawsze tematy, bo dzisiaj mam wrażenie, że ten vlog będzie bardzo taki zamieszany. W ogóle światło jest tak i czy nic nie widzicie i wygląda mego miała cienie pod oczami tak straszne, że... Okej, w każdym razie kończę, bo mam tutaj moją kędusię, żeby ją poprzytulać przed spankiem. Już się tak za nią stęskniłam, także trzeba spędzić trochę czasu razem. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga. Apeluję jeszcze raz, subskrybujcie mój kanał, jeśli oglądacie moje filmy na bieżąco. Naprawdę bardzo wiele to dla mnie znaczy, więc kliknijcie ten przycisk subskrybuj, jeśli jesteście ze mną właśnie tutaj na bieżąco i lubicie wiedzieć o nowych filmach. Także dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia. Pa, pa!